Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Co zrobić, aby zagłosować? 13 października wybory do Sejmu i Senatu. Znajdź lokal wyborczy, w którym zagłosujesz. Informacje znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na tablicy ogłoszeń, a nawet w lokalnej prasie i na słupach ogłoszeniowych. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty lub paszport. Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie, albo dopisze cię do spisu wyborców, jeśli przekażesz jej zaświadczenie o prawie do głosowania. Odbiór kart do głosowania obowiązkowo potwierdzasz podpisem w spisie wyborców. Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu postaw znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W podobny sposób zagłosuj w wyborach do Senatu. Postaw znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Głosowanie jest tajne. Po oddaniu głosu wrzuć karty do urny tak, aby strona zadrukowana była niewidoczna.